3-0. Czyli postęp. W ogóle progres i to najważniejsze ataki już bez żartów, to chcieliśmy udowodnić jako drużyna, że ten wynik w ustach nie był przypadkiem. Ja wierzę w tych chłopaków, wiem, że oni piłkę potrafią grać i żaden zespół tak naprawdę nie jest w stanie nam zagrozić, jeżeli zagramy na 100% swoich możliwości. Czasami to się nie udaje, pojawiają się błędy i to jest normalne w piłce. Ale najważniejsze, że zespół potwierdził, że mecz w Ustce nie był przypadkiem. Panie trenerze, czy te dwa mecze, ten z przed tygodnia i ten dzisiejszy, definiują Gryfa tak, jak ma grać? Że to bramki padały po zespołowych akcjach? Umówmy się, że to jest to, na czym mi zależy, żebyśmy grali. Popełniamy jeszcze dużo błędów, dużo pracy nas czeka, ale jeżeli chodzi o ten okres, nie wiem, 12 tygodni czy 13, jak tu jesteśmy, to na pewno jest to progres, bo najważniejsze jest to, że zespół uwierzył w to, co my chcemy robić i widzą, że można się bawić piłką na tym poziomie, można być, strzelać bramki, cieszyć się i to jest najważniejsze dla nas. To jeszcze raz zapytam o to samo. Te zespołowe akcje, tak ma być, tak na treningach, które... No, oczywiście, no to ja jestem trenerem, który wymaga od drużyny, żeby robiła to w meczu, co robimy na treningu. My chcemy, żeby to była zespołowość, żeby zespół się cieszył i tak to ma wyglądać. Tak ćwiczymy, tak gramy, jak trenujemy, no niestety. Tak to u mnie bywa. W porównaniu z poprzednim składem, no wiadomo, że to już było, Patryk Dąbrowski jest zupełnie innym zawodnikiem. Pan widział w nim takie pokłady, że on może wykorzystać ten swój potencjał techniczny, a mniejsze te braki fizyczności? Powiem panu tak, że jak tu przychodziłem do pracy, spotkałem go kiedyś w Związku Pomorskim, jak rozmawiałem z prezesem, bo ja nie prowadziłem rozmów na temat tego, kto zostaje w drużynie. I powiedziałem mu, bo on tam mówi, że oczywiście prezesowi się nie będzie grał, powiedziałem, że będzie grał, bo ja już go widziałem tu parę razy, wcześniej prowadziłem dzieci. Byłem na paru spotkaniach i widziałem, że no coś ma i rzeczywiście potwierdza to. Wiadomo, że ma jeszcze błędy, które mnie denerwują i czasami krzyczę na niego, ale naprawdę wydaje mi się, że ma potencjał i powinien grać meczu na mecz lepiej. Jak jest z Danielem Piechowskim, bo to też kibice pewnie interesuje, tak? Drugi mecz z rzędu nie gra, będzie grał? Trudne pytanie, daje pytanie do mnie, tak naprawdę do niego, jeżeli będzie na treningu trenował przede wszystkim, jeżeli będzie się przykładał i będzie w stanie wygryźć tych zawodników, którzy grają, bo naprawdę teraz duet Barnik-Hołowienko wstrzelił się idealnie i grają bardzo dobrze. To nie jest łatwo teraz wejść z ławki, no dzisiaj nawet siedział na ławce ten chłopak, który wcześniej grał, więc myślę, że teraz będzie coraz trudniej. Jeżeli wygra rywalizację, to na pewno będzie grał. Ale to nie było tak przewidywane przed sezonem, że on będzie siedział na ławce. On nie trenował pan tego wariantu. Nie. To nie chodzi o to. My tak naprawdę w żadnym sparingu nie zagraliśmy w defensywie takim blokiem, którym ja bym chciał grać, z tego względu, że były kontuzje. No, chciałem, żeby grał na stoperze Paweł Szmytkiewicz, że po kontuzję w meczu z Gniewinem i pękła mu łokotka i tak naprawdę prawdopodobnie do końca rundy nie zagra. I takim zestawem z tyłu no, graliśmy eksperymentalnym cały czas. No, Staś się hartuje tutaj i wygląda na to, że zestaw, który jest optymalny, ale nie ukrywam, że szukamy innych rozwiązań, szukamy też wzmocnień, bo uważam, że jeszcze dwóch, trzech chłopaków by się przydało. Okienko transferowe jeszcze jest, ściągamy chłopaków. Oczywiście od razu mówię, że ściągamy chłopaków młodych, typu 21-22 lata, bo uważam, że tylko tacy generują sukces. Ściągacie tych dwóch, trzech w defensywie, czy których? Nie, raczej idziemy w kierunku kreatywności i chcemy cieszyć oko kibiców. Czy nam się to uda, to zobaczymy. Na razie się udaje. Dziękuję.